Siemano, jestem Matus i to jest pierwszy film, bo ostatnio nauczyłem się obsługiwać Frapsa. To jest mój pierwszy film, na którym pokazuję, gdzie expić tak od 20 poziomu. Jestem w Shinso w M2 i jestem w tym tutaj, o, na tym terenie. Tutaj naprawdę jest tego dużo i tutaj dobrze naprawdę się expi, więc to jest najlepsze miejsce. W następnych odcinkach, albo jeszcze w tym, pokażę wam, gdzie się expi tak od 10, to jest naprawdę, nie no, od 15, bo tak do 15 to tam wilki, niedźwiedzie, tygrysy, to tam. Ale od 15 to jest niezawodny po prostu exp. I muszę wam to pokazać, podzielić się, bo widzę ludzi, jak po prostu się męczą. No. To na razie było na tyle. Przeniosę się tam na ten exp i wam pokażę. Dobra, już zrobiłem nową postać i lecę wam pokazać, jak wygląda ten exp. To tak, jesteśmy tutaj, jak widać, miasto, czym są. Oczywiście zapomniałem powiedzieć, że gram na Solar. Polecam obejrzeć kanał i samu X-Bomba, naprawdę to jest udany człowiek, który ma pojęcie. Ma rozgarnięcie jakieś właśnie na temat tej gry. No tak, no to zaraz wam pokażę, może to trochę przyspieszę, bo trochę się gramy. I szukamy takich takich otworów jak bezduszna Miyoung, Eunyoung, o. One po prostu mają mało życia, są, nie atakują automatycznie, dużo z nich expa idzie i szybko je można wyjechać. No, na pewno zginę, ale pokażę wam. O, co znaczy. O. Widzicie, nawet pierwszy poziom mógłby wyjechać, tylko jakbym miał mieć po 6. I na piątym to nawet można, tylko trzeba uważać na te generały. Tak, no to jest najlepszy exp. Tak, oczywiście od 15 to na metki już można tutaj lecieć. Tutaj już jest super exp. Na super exp, co ja mówię, super drop. Bo można szybko kasę zdobyć, bo no wystarczy, że się wylota jakiś kału, na przykład aura miecza, czy tam, nie wiem, berek, czy silne ciało, nie wiem po ile to chodzi, ale wiem, że drogie, bo grałem kiedyś na 7 i to było drogie. Ja pokazałem wam w tamtej części mojego wojownika, to jest mój mine, tam dopiero od dzisiaj. Czyli od 9 rano jest 9.50, oczywiście, no tam nie licząc wczoraj, tam grałem pół godzinki, to kolega mnie tam do 10 poziomu podekspił, ale godzinkę to naprawdę tam można dużo zbojować. W sumie nie wiem, po co tutaj idę, ale chcę wam pokazać jeszcze te skrzynie ucznia. Skrzynia ucznia na pierwszym poziomie dostajemy właśnie takie taki ekwipunek. No na drugim poziomie już jest, na 10 poziomie też dostaniemy uzbrojenie, lecz to będzie potki średnie i do tego dwa takie artefakty, które musicie sami zobaczyć. W
20 poziomu magmy. To mnie właśnie zaskoczyło, bo mam 3 dodania bonów i 3 znamki do broni do 40 poziomu. To by było na tyle. No jak to się wszystko, jak to się zawsze na końcu mówi, subskrybujcie i podzimajcie, czy tam łapka w górę, czy tam w dół. Ja to, no to nie będę się tym przejmował, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No. To trzymajcie się, pozdrowienia dla Lisa, mój X-Pomp.